Cześć, ja nazywam się Marta Dziekońska, a to jest podcast Projekt Wilczy Bilet. Dzisiaj znowu będę mówić o couchsurfingu. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co to w ogóle jest i o sposobach na stworzenie swojego profilu, niepisanych zasadach panujących w społeczności i o bezpieczeństwie, to zapraszam Was do poprzedniego podcastu. W tej części opowiadam historie, jakie przydarzyły mi się podczas takiego podróżowania i jakie przydarzyły się osobom, które znam. Czyli będą też historie innych podróżników. Jeśli macie swoje doświadczenia w tym zakresie i chcielibyście się z nimi podzielić, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. A jeśli nie wiecie, to przypomnę, że najszybciej zawsze na Instagramie pod nazwą Projekt Wilczy Bilet. No dobra, więc zacznijmy od początku. Kiedy był mój pierwszy couchsurfing? Mój pierwszy couchsurfing odbywał się w Izraelu. Nie bez powodu zresztą, ponieważ jest to jeden z droższych kierunków, jeśli chodzi o podróżowanie. W Izraelu poznałam swojego pierwszego hosta i napisałam do niego z dość dużym wyprzedzeniem, czyli jakiś miesiąc wcześniej. Dałam mu znać, że będę, że przyjeżdżam, czy, czy się zgadza. Przewertowałam jego profil, powiedział, że bardzo chętnie mnie ugości, ale jeszcze nie do końca wie, co będzie robił za miesiąc, dlatego poprosił mnie, żebym się do niego odezwała jakiś tydzień przed. No i tutaj wyszła pierwsza zabawna sytuacja, ponieważ odezwałam się tydzień przed. On potwierdził mi to, ten nocleg, po czym w dniu, kiedy przyjechałam do niego do domu, okazało się, że śpi tam też inna couchsurferka. Wynikało to z jego błędu, z tego, że się zapomniał i był po prostu taką osobą, był bardzo roztrzepany, ale wynikło z tego bardzo dobra rzecz, bo w taki sposób zaprzyjaźniłam się z Dilarą z Niemiec. Z którą przez najbliższe parę dni chodziłyśmy na plażę i spędzałyśmy razem czas. W międzyczasie Mike, mój, mój host, miał też urodziny. Więc z okazji tego, że nas u siebie gościł, przygotowałyśmy jego mieszkanie w taki sposób na jego imprezę urodzinową, którą wiedziałśmy, że organizuje, że upiększyłyśmy je balonami. A ja zrobiłam pierogi ruskie, ale to był chyba pierwszy raz, kiedy robiłam je samodzielnie, dlatego no nie wyszły za bardzo, ale robiłam je z przepisu mojej mamy i ten właśnie przepis też dałam mu w prezencie w języku angielskim y i jest on udostępniany też na moim dysku. Jeśli macie ochotę y taki zabawny przepis przesłać któremuś ze swoich anglojęzycznych znajomych, to chętnie się podzielę. Mike też... Y Sprawił, że przeżyłam bardzo dużo przygód w Izraelu, z tego względu, że kiedy chciałam pojechać do Palestyny, to on był pierwszą osobą, którą spytałam o to, czy to jest dobry pomysł. Więc zapewnił mnie on, że był już par razy w Palestynie, wspinał się tam, ja się jeszcze wtedy nie wspinałam. Skontaktował mnie z, ze swoim przyjacielem, Joe'em, który jest palestyńczykiem, ale urodził się w Stanach, dlatego ma amerykańskie również obywatelstwo. I to on y, nie posiadał konta na couchsurfingu. Później po tym spotkaniu naszym też sobie założył konto. Um, ale on był taką zaufaną osobą w tej Palestynie, która mnie u siebie przenocowała. I to wtedy odkryłam tak naprawdę, jak ten couchsurfing po prostu może być różny. Bo u Maj Majka spaliśmy, spałyśmy we dwie. <laughs> Na rozkładanej kanapie, w kawalerce, która miała Antresolę i, i łazienkę w tym samym pokoju z kuchnią, więc było trochę ciasno nam we trójkę tam. I jeszcze nie było klimatyzacja, to był Izrael, więc pamiętam, że się gotowaliśmy przy mm, wiatraku. A z kolei u Joea w Palestynie miałam do, do dyspozycji swój prywatny pokój, co wbrew pozorom często się zdarza na surfingu. W wielkim po prostu mieszkaniu na najwyższym piętrze w, w, w nowym wybudowanym budynku z widokiem i do dyspozycji miałam cały jego dom, bo on przez większość czasu pracował. Dilara z kolei nie trafiła za dobrze, bo była też w Palestynie, tylko w innym momencie. I pamiętam, że ona właśnie znalazła swojego hosta przez couchsurfing i miała z kolei niesympatyczną sytuację. Z tego względu, że jej host jakoś tak nie wiadomo, czy on był nieśmiały, czy on. Coś z nim zresztą było nie tak, po prostu. W każdym razie starał się insynuować. Dilarze, że on jest nią zainteresowany pod względem romantyczno-seksualnym i zrobił to wkładając jej kondom do książki. Co jak wiecie, wiele osób bardzo szybko przestraszyło i nas również, więc zabraliśmy ją stamtąd czym prędzej, gdy tylko nam powiedziała, że coś tam jest nie tak. Um, ja będę o tym mówić, bo uważam, że to jest ważne, uważam, że powinniście wiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają, i to nie jest odosobniony przypadek. Mi takie sytuacje się też przydarzały, ale o tym później powiem. Dlatego warto być uważnym i warto być ostrożnym, ale o tym mówiłam już w poprzednim odcinku, także zapraszam tam. No, ale, Mike, wróciłam w końcu do Majka po pobycie w Palestynie, wróciłam do Izraela i okazało się, że Mike Mastermind wymyślił, że on swoje mieszkanie wynajmie na Airbnb. O czym znowu zapomniał nas poinformować? Więc stwierdziliśmy, że w takim razie bierzemy namiot i jedziemy na północ Izraela. Spędziliśmy super czas, kąpiąc się w rzece z żółwiami, śpiąc w drzewie świgowym i grając na gitarze do późnej nocy. I pamiętam, że ostatnią noc przed moim wylotem nie miałam noclegów właśnie z tego powodu, że Mike nie mógł tego mieszkania mi udostępnić, bo był wynajęty. Swoją drogą bardzo, bardzo sprytnie to zrobił, więc musiałam znaleźć innego hosta. I całe szczęście, bo tak trafiłam do Rona i Nimroda, z którymi się też dotąd kumpluję. Totalne friki rowerowe. Faceci jeżdżący na downhill. Na swoich rowerach, z połamanymi żebrami i z bliznami na całym ciele, totalnie wyczulowani, mieszkając w takiej piwnicy, udostępnili mi swoją kanapę. Kto był w Izraelu, ten wie, że ciężko się czasami dostać na lotnisko w sobotę, dlatego że jest szabat, znaczy w sobotę, z piątku, z piątku na sobotę, czy z soboty na niedzielę, z piątku na sobotę chyba. Kiedy jest szabat? <grym> w każdym razie. Jest moment, kiedy się ciężko dostać na lotnisko, bo nikt, nikt nie pracuje. To jak u nas ta, ta niedziela handlowa teraz y, zrobili. I dlatego też często bilety są bardzo tanie w tym czasie, tylko że nikt się nie orientuje. Ja za pierwszym razem jak poleciałam do Izraela też nie wiedziałam, że wtedy za taksówkę można zapłacić nawet 100 zł. I Ron stwierdził, że skoro on idzie na imprezę, a ja mam lot o 6 rano, to muszę być koło 3 na tym lotnisku, więc on nie będzie pił, tylko po prostu o trzeciej zacznie imprezę. Kto chodzi na techno, ten wie o czym mówię. I odwiezie mnie na lotnisko. Więc odwieź mnie na lotnisko. Co więcej, Nimrod, czyli jego współlokator, później załatwił mi um, moją pierwszą pracę w hostelu, o której w ogóle nawet nie pomyślałam. Powiedział mi kiedyś: Słuchaj, jak następnym razem będziesz jechać do Izraela, to ja ci załatwię miejsce tutaj w hostelu. Mamy system wolontariuszy. E, powiedz tylko kiedy. Skontaktujcie się z moją menadżerką. Jeśli ona stwierdzi, że jesteś spoko, to ci przyjmiemy i będziesz miała miejsce na cały miesiąc i nie będziesz musiała się czuć dziwnie, że śpisz u nas w salonie, no bo u nich nie było za bardzo miejsca. A poza tym, hostel jest fajny i Ja ci wszystko ogarnę. W ogóle Nimrod to jeszcze nocował mnie w Berlinie ostatnio, kiedy leciałam do Budapesztu, bo się przeprowadził, i w ogóle wydaje mi się, że ludzie się z tego kaucza dzielą na, w ogóle ludzie się dzielą na takich, którzy w ogóle nie mają problemu z tym, że ktoś nocuje u nich w domu, dają klucz. Takim, taką osobą też jest mój dobry kolega Norbert którego też wciągnąłam w couchsurfing swoją drogą. I którzy w ogóle nie mają problemu. I nawet jeśli ja wiem, że ktoś z moich znajomych będzie w Polsce, to wiem, do kogo się odezwać, kto z szeroko rozpiętymi ramionami przyjmie taką osobę do siebie i będzie się z tego szczerze cieszyć. I wiem, do kogo pisać w takich sytuacjach. I właśnie Nimrod jest jedną z tych osób. Muszę przyznać, że spaliśmy nawet w jednym łóżku. Nie, nie żeby tam coś się działo, tylko po prostu nie było miejsca. I jest dla mnie tak dobrą duszą, że nie, nie miałam z tym w ogóle żadnego problemu. Mimo że poznaliśmy się przez couchsurfing. Serving. Mm. No, ja, ale wracając do tej mojej pierwszej wizyty w Izraelu, kiedy tak mocno surfingowałam, potem poleciałam z powrotem do Europy, ale nie chciałam wracać do Polski. Właściwie to loty były tańsze do, do Rumunii. Więc wylądowałam w Rumunii, ale nie gdziekolwiek, tylko oczywiście w, nie, nie w Budapeszcie, w Buda, w, nie w Bukareszcie oczywiście, przepraszam, pomyliłam się. Um, tylko w Sibiu. W Sibin. Sibin? Sibiu. Sibiu się chyba mówi który jest w ogóle w samym środku kraju i stwierdziłam, że będę stamtąd stopować do Włoch, żeby odwiedzić moich e, bardzo dobrych przyjaciół Angelo. E, kto pamięta Hektora, to pewnie pamięta też, że właśnie Hektora miał od Angelo i chciałam ich odwiedzić, bo bardzo tych ludzi no, no uwielbiam ich. Więc stwierdziłam, że biorę sobie tydzień albo dwa. I będę stopować stopniowo z Rumunii do Włoch. I po drodze będę używać coach surfingu. No, więc zaczęłam od Sibiu. O sobie też powiem, ale zwykle jak autostopuję, to sobie biorę jakiś tam limit kilometrów na, na dzień. Więc tyle, ile wychodzi, tam gdzieś z, 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 zostaje. I się pojawiła Dewa. Jest to w ogóle środek niczego. Nie, nie ma tam za wiele w tej dewie. Znalazłam jakiegoś Włocha, który, który miał profil, i przeszłam przez jego referencje, i było wszystko spoko. Napisałam do niego, ale powiedział mi, że jego nie ma w Rumunii. On tam owszem studiuje, ale on mnie skontaktuje z kimś innym, kto też ma surfing, kogo on zna, i ta osoba prawdopodobnie mnie przemanocuje. No i tak poznałam kolejną osobę, <gryw> dziewczynę z Hiszpanii, która z kolei przenocowała mnie w swoim pokoju w akademiku, który był pusty, no bo to były wakacje. Poznałam też jej znajomych z Rumunii, którzy to z kolei zabrali mnie i ją na wycieczkę do, nad jezioro, którego nie ma na mapach, bo po prostu jest tak ukryte przez zarośnięte, że i nikt tam nie chodzi, nikt tego nie rozkminiał, że po prostu albo powstało niedawno, no nie wiem. W każdym razie jezioro, którego nie ma na mapie, Kąpaliśmy się tam, pływaliśmy na materacu, takim dmuchanym do, do spania, nie takim do pływania. Zrobiliśmy sobie grilla, skakaliśmy do wody, a potem jeden z tych chłopaków zaprosił nas do, do jego mamy na obiad. Jego mama usmażyła nam cukinię w jajku e, z chili i na koniec obdarowała mnie syropem z orzechów zielonych. W ogóle do, do dzisiaj nie do końca wiem, z czego to był syrop. Ale to też jest in historia na temat przedmiotów, które dostaję i które przechodzą przez moje ręce, ale to będzie w innym podcaście. I z Rumunii kierowałam się w stronę Belgradu. Hmm, oczywiście autostopem, Belgrad jawił mi się jako miejsce takie tajemnicze mocno. Serbia w ogóle mało wiedziałam o tym kraju. Hmm, no ale znalazłam tam hosta. I kolejnym moim hostem była osoba, która, chłopak, który słuchajcie, w ogóle sytuacja tam była strasznie dziwna. Zaczęło się od tego, że zamieszkałam w hostelu, bo nie, jakby nikt mi nie odpowiedział na, na coach surfingu, a hostel nie był taki drogi. Ale i w tym hostelu poznałam w ogóle dwóch Irańczyków, bo nie wiem, czy wiecie, ale Irańczycy nie mają wiz do, do Serbii, bo ona jest krajem muzułmańskim. Więc mogą tam sobie latać spokojnie. Przynajmniej wtedy mogli, tak twierdzili. Zabrałam ich do kościoła. To też była zabawna historia, kiedy robili sobie zdjęcia z Biblią, bo byli po prostu w szoku i nie wiedzieli nawet jak się zachować w kościele. To też było ciekawe dla mnie. Ale mówiłam o Serbii. Mówiłam o tym, jak w hostel miałam dziwną sytuację i jak trafiłam tam na coach surfing. Otóż w hostelu okazało się, że pan, który pozwolił mi trzymać plecak u siebie... W ogóle jak przyjechałam, to powiedział, że on nie ma mojej rezerwacji, mimo że zapłaciłam przez booking i położył mnie, w, i położył mnie na kanapie w, w już przepełnionym mi tak pokoju, znaczy na kanapie, na poduszkach od kanapy i pod przeciekającym oknem, co nie było za komfortowe, więc szybko się stamtąd wyniosłam. Ale później, jak chciałam podładować telefon, wykąpać się, co zwykle jest w hostelach, nie jest problemem, żeby nawet po czekinie skorzystać z takiej rzeczy, no bo od tego są trochę te hostele. I zwykle tacy ludzie śpią w hostelach, którzy no trochę tak podróżują na dziko, nie, nie wiem jak to inaczej nazwać. Więc pan stwierdził, że mu się tu nie podoba, że ja sobie ładuję telefon stał się bardzo niemiły i właśnie ci Irańczycy się za mną wstawili. Ty, ci, którzy, którzy ze mną odwiedzali kościół i tłumaczyłam im o, o, o co chodzi w, w religii katolickiej e, i jak się zachować w kościele. No i tak trafiłam na mojego kolejnego hosta w Serbii. Nie będę wymieniać wszystkich imion. Jeśli traficie do mnie kiedyś na profil couchsurfingowy, to pewnie znajdziecie ich opinie. W Serbii chłopak, który mnie nocował, mieszkał poza Belgradem. Ogólnie to mieszkał 20, 10 km poza centrum miasta, więc, żeby mnie odebrać w ogóle, wziął autobus i po mnie przyjechał. Przyjechał po mnie, bo mieszkał na takim typowym blokowisku, co mi się kojarzyło z latami 90. w Polsce, bo to jest taka sama architektura. Mieszkał na ostatnim piętrze z mamą w jednym y, mieszkaniu dwupokojowym, i ten jeden pokój dzielił ze mną. Był tak biedny, że nie stać go było nawet na piwo. Ja byłam tą osobą, która nam kupiła piwo wieczorem, kiedy stwierdziliśmy, że idziemy na miasto, ale nie stać ani jego, ani mnie było na jakieś knajpy, tylko kupiliśmy piwo w sklepie i wypiliśmy je na ławce w parku. Rozmawiając. Szczerze powiem, że była to jedna z lepszych rozmów. Jaki miałam i bardzo dużo się też dowiedziałam na temat tego, jak jest w Serbii z punktu widzenia osoby, która no niekoniecznie ma pieniądze na to, żeby z tego kraju wyjechać, a bardzo by chciała. Chłopak mieszkał przez parę miesięcy w, w Czechach, w Pradze i bardzo chciał tam wrócić, ale przez to, że Serbia nie należy do Unii Europejskiej, no to nie może jej obywatel przemieszczać się tak jak my w strefie Schengen. Więc był z tego powodu mocno podłamany. Pod tym okazało się, że ja nie wzięłam moich pieniędzy z tego względu, że wydałam wszystko, wszystkie serbskie pieniądze, bo następnego dnia brałam autobus do Sarajewa, ponieważ byłam trochę zmęczona autostopowaniem a on nie wziął pieniędzy, bo ich nie miał i tak jak w Serbii w ciągu dnia w Belgradzie, nie wiem jak w Serbii ale w, Belge, w Belgradzie w ciągu dnia można wsiąść do autobusu bez problemu i nikt się nawet nie przejmuje żadnymi biletami, bo i tak nikt ich nie sprawdza to tak nocą nie wsiądzie się do autobusu jeśli się nie kupi biletu, bo po prostu was kierowca nie wpuści i ja o tym nie wiedziałam, on o tym wiedział, ale nie pomyślał, że nie bez żadnej pieniędzy więc wracaliśmy trzy godziny z butaty, 10 kilometrów do niego do domu. Jedna z cięższych nocy na Couchsurfingu, z tego względu, że musiałam. Przyjechałam po tej jednej nocy, w hostelu też mało spaliśmy przez ten spacer, a poza tym miałam rano autobus, ale pamiętam, że on. Zabrał materac ze swojego łóżka i położył go na ziemi, i ja pod, na tym materacu spałam pod, pod swoim śpiworem, a on spał biedny na deskach swojego łóżka. Wyobraźcie sobie? I taka osoba za darmo udostępnia swój pokój, bo ćwiczy angielski, bo chce się czegoś dowiedzieć o świecie, bo nie może wyjechać ze swojego kraju i to mi trochę otworzyło oczy, jak niewiele trzeba, żeby. Dać i żeby tak wiele e, uzyskać z powrotem. Bo ja nie wiem, czym sobie zasłużyłam na, na taką sympatię do chłopaka I, i zupełnie super nam się gadało i osoba z totalnie innego świata. Także to była kolejna moja przygoda. W Sarajewie znowu spałam na couchsurfingu. E, mój host tam zabrał mnie na. Mm, na coś do jedzenia, po czym powiedział mi, że on jedzie do swoich dzieci na weekend, więc zostawia mi klucz i mogę wyjechać, kiedy będę chciała. Więc zostałam tam dwa dni. Zostawił mi też papierosy, zostawił mi też w ogóle pełno jedzenia w lodówce. Powiedział, że co chcę, to mogę jeść. I zawiesz mnie też do um, takich ludzi, którzy niedaleko Sarajewa w górach. Mają drewniany domek. Mężczyzna jest Serbem, a jego żona jest chyba Szwedką. Mają dwójkę dzieci i tam też u nich można robić wolontariat. Mieszkają totalnie w lesie. Um, ogrzewają dom drewnem. I mają chyba dwie kozy, psy, koty. E, żyją totalnie z tego, co sami stworzą, tam sprzedają jakieś rzeczy, też e, mają pokoje gościnne, że tak powiem, w chatkach niedaleko, bo ten mężczyzna chyba odziedziczył tą, tą ziemię tam i oni ją oczyścili i taki biznes sobie tam założyli, ale sami też tam mieszkają w taki właśnie prosty, fajny sposób. Ja tam do nich pojechałam na jeden dzień, zobaczyć jak to wygląda, bo to, bo to jest fajna rzecz i ten mój host bardzo, bardzo to miejsce lubił. I z częścią gości, którzy tam u nich zostali, w ogóle przeszliśmy i zdobyliśmy jeden ze szczytów niedaleko. Także był to świetny dzień w otoczeniu natury. Trochę mniej przez to widziałam Sarajewa, ale zdecydowanie nie żałuję. Z Sarajewa pojechałam do. Gdzie ja pojechałam? Z Sarajewa. A! Z Sarajewa pojechałam do Chorwacji. Do, yy, finalnie trafiłam do Zagrzebu i tam miałam znowu Couchsurfing. Yy, w Zagrzebie spałam u chłopaka, który, mężczyzny, który miał pięcioletnie dziecko. I z tym pięcioletnim dzieckiem robili yy, u siebie Couchsurfing. Wyobraźcie sobie, wchodzę z plecakiem na plecach. Moim wielkim, a ten pięciolatek, nie mówiąc nic po angielsku, chwyta mnie za rękę i prowadzi mnie do swojej gry komputerowej, żeby mi pokazać, co on robi. Dziecko w ogóle nie było nieśmiałe. I jak rozmawiałam z jego tatą, to powiedział mi, że na początku owszem, był nieśmiały, ale później się nauczył, że jeśli tata mówi, że przyjdą jacyś goście, to zwykle przychodzą fajni goście, więc w ogóle nie ma z tego powodu oporów. Yy, facet był po rozwodzie. Yy. Więc mieszkał z synem, a jego żona nie, 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 nie znam sytuacji. W każdym razie ten, ten syn rano mnie obudził, skacząc po mnie. Z tym hostem też bardzo dobrze szybko złapaliśmy kontakt. I to też um, według mnie jest ważne czytanie opisów, jednak szukanie osób, z którymi będziemy mieli wspólne tematy, bo spędziłam prawie północy grając z nimi w gry komputerowe na VIA, um, latając jako um, Jastrząb i ścigając się um, w zbudowanym przez nich własnoręcznie bolidzie, z, w ogóle ze wszystkim, pod, z podłączeniem wszystkiego i z VR-em na oczach, ten bolid stał u nich w salonie i normalnie czułam się, jakbym naprawdę jeździła na torze wyścigowym. W taki sposób też zainteresowałam się wyścigami samochodowymi. I mało spałam tej nocy, bo graliśmy po prostu i następnego dnia oni chcieli zabrać mnie w ogóle na, na tor, bo się sami wybierali i i ten mężczyzna też zaprosił mnie na festiwal, żebym pojechała z nim na festiwal w przyszłym tygodniu, wtedy, w przyszłym tygodniu, na który czekał rok i który mi się bardzo ekscytował, więc to też była kolejna rzecz, którą. Która się pojawiła jako okazja do, do zrobienia czegoś fajnego z, z kimś, kogo poznałam w drodze. Niestety wtedy jeszcze nie wiedziałam, że nieplanowanie jest lepsze niż planowanie. Więc. Miałam wykupiony samolot z Włoch, i, po, i chciałam też spędzić trochę czasu z moimi włoskimi przyjaciółmi, więc musiałam odmówić. Powiedziałam, że muszę jednak dostopować do tych Włoch w końcu. Zagrzebia w ogóle nie widziałam, ale na to jeszcze przyjdzie czas już kiedyś w Chorwacji byłam, tylko że w zupełnie innym miejscu. Ale bardzo dobrze wspominam też to doświadczenie i też utwierdziło mnie to w przekonaniu, że można można być hostem, nawet jeśli się ma pokój w akademiku, nawet jeśli się siedzieli. Mieszkanie z mamą, albo nawet jeśli się ma dziecko, można być dobrym hostem na couchsurfingu. Poza, poza tym, w ogóle, couchsurfing yy, doprowadził mnie do poznania wielu ciekawych ludzi. Na przykład, nie wiem czy znacie, jest taka osoba na Instagramie, się nazywa Pani Podróżnik, yy, i z tą podróżniczką troszeczkę czasu spędziłam na Kubie i też dzięki couchsurfingowi. Sytuacja była dość zabawna, bo zaczęło się od naszej imprezy, na której, na której nas trochę zmiótł rum i, i ledwo wróciłyśmy do domu. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że na Kubie rum jest taki niebezpieczny. Zresztą ja mam jedno nagranie, kiedy pijana mówię, że rum ze mną wygrał, bo... Na, Rum jest zdradliwy na Kubie. Po prostu zaczyna się go pić i nagle człowiek jest totalnie pijany. <gryw> I nie wiem nawet, kiedy to się stało. Więc dzięki Couchsurfingowi przez jakiś czas na Kubie podróżowaliśmy razem i przez to poznałyśmy bardzo ciekawych, ciekawych ludzi. Ja też się nauczyłam trochę hiszpańskiego dzięki temu. Że, 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 że miałam osobę z Polski, która tłumaczyła mi zawiłości tego języka, a ja z kolei dawałam polskie, swoją polską perspektywę, która była jej potrzebna po tylu miesiącach podróży. I, no i trochę też zaoszczędziłyśmy pieniędzy. No i dobra, no to były same, same pozytywy, by się wydawało. Couchsurfing, no świetna sprawa. Otóż miałam też złe sytuację i co ciekawe, miałam je w Portugalii, w której jestem teraz też, w Algarve. Jedna taka sytuacja to sytuacja Obie te sytuacje się wydarzyły w Portugalii I jedna z tych sytuacji też się wydarzyła w Budapeszcie W Budapeszcie też miałam super W ogóle inny miałam W Budapeszcie miałam dwa couchsurfingi Jeden u dziewczyny, która ma teraz 20 lat A jest z Kazachstanu Z miejsca, do którego chce kiedyś dojechać W najbliższej przyszłości fajnie by było jej mama jest tam celebrytką, ma jakiś milion obserwujących na Instagramie i ona jest jej córką i przez to też jest sławna, więc y, trochę się bujałyśmy po tym Budapeszcie, ale w, w którymś momencie no, nie, nie mogłam zostać tam u niej cały tydzień. Y, w hostelu też y, wolałam zaoszczędzić, no bo Budapeszcie, jednak to trochę, trochę, czasem są droższe te ceny. Przyzwyczaiłam się, powiem szczerze, do Azji. Ceny azjatyckie za pokój w hostelu... To jest coś, co, co zupełnie mi odpowiadało i teraz trochę w Europie ciężko mi się z tym pogodzić, że trzeba więcej płacić. Więc yy, nie mogłam u niej zostać przez tydzień, więc miałam drugiego kaucza. I to też nie był za dobry, mm, to nie było za dobre wydarzenie. A, aczkolwiek nie było też złe. Nic mi się nie stało oczywiście w żadnym z tych wypadków, ale o tym za chwilę. No dobra, więc najpierw w Portugalii. Pierwsze moje złe doświadczenie było takie, że u chłopaka, u którego spałam w jakimś tam momencie. I muszę niestety przyznać panowie, że zwykle w takich historiach dominują mężczyźni, e, jako osoby, które e, no, wykorzystują couchsurfing nie do takich celów, do jakich on został stworzony, tylko do celów matrymonialnych. Na przykład jak zawsze piszę jakieś ogłoszenie, to przyzwyczajona umieszczam informację, że nie interesuje mnie żadna e, romantyczna relacja, ani żadne inne rzeczy, prócz zwykłej, normalnej przyjaźni i koleżeństwa. I proszę takie osoby, które yy, mają takie zamiary, po prostu o nie pisanie do mnie, bo, bo mnie to interes, nie interesuje. Yy, jeden chłopak nocował mnie u siebie, poszliśmy na, na, na imprezę razem i nawet jasno mi powiedział: że wiesz, ja nie dorabiam do tego żadnej filozofii, I przyszłaś ze mną, ale możesz się bawić z kim chcesz i w ogóle super i tak dalej. Poznałam jakichś tam fajnych ludzi po drodze, i on w którymś momencie stwierdził, że on jest zmęczony i idzie do domu. Ale zostają jego znajomi, z którymi tam przyszliśmy. No to ja mówię, fajnie, spoko, super. Tylko, że się okazało, że on tym znajomym powiedział, że oni będą spać u niego na mojej kanapie. A ja będę spała z nim w łóżku. Co, o czym ja zostałam poinformowana w momencie, w którym podjechałam do domu samochodem z tymi jego znajomymi. Oni mieli też namiot, więc ta dziewczyna. Wiedziała, że to jest nie, jakby czuła się w obowiązku, i powiedziała, że, że spoko, że oni wezmą sobie namiot, że, że w ogóle nie ma sprawy. No, ale ja następnego dnia po prostu zwinęłam się stamtąd. On w ogóle spał, jak zabity był. Nawet się nie obudził, jak my przyjechaliśmy. Po prostu oni mnie o tym poinformowali. No i powstał, powstał taki kwas. Więc to była jedna taka sytuacja, bardzo niesympatyczna. Druga sytuacja w Portugalii, która była niesympatyczna, też się wiązała z imprezą, bo chłopak z Wenezueli, który mnie u siebie gościł, napił się. I stał się po prostu agresywny. W którymś momencie? Stał się agresywny, sfrustrowany tym, że biali ludzie są inaczej traktowani w Portugalii niż, niż on jako Wenezuelczyk, i sugerował mi, że po prostu agresywnie się do mnie odnosił z sugerowaniem tym, że, że ja mam w życiu łatwiej i, i czemu ja mam w życiu łatwiej, tylko z powodu koloru skóry, co jest oczywiście prawdą, ale nie ma to, ja nie mam na to wpływu i ja swojego przywileju nie używam do utrzymywania statusu quo, tylko właśnie w odwrotny sposób. No, ale on wtedy tego ani nie mógł wiedzieć, ani o tym nie myślał, tylko po prostu wyrzucał z siebie agresywne słowa. I tu też yy, wspomnę jednej z moich zasad najważniejszych na kauczu, czyli nigdy się nie rozpakuj. Ja w ogóle się nigdy nie rozpakowuję w tym momencie. Nawet jak ja mieszkam w hostelu, ale, ale tak, nigdy się nie rozpakowuję, jak jestem u kogoś, żeby się szybko spakować i wynieść. I wtedy właśnie wyniosłam się jakoś o czwartej nad ranem. Zebrałam wszystkie swoje rzeczy, spałam na, na plaży w moim śpiworze. Śpiwór też jest przydatny w takich sytuacjach. Potem wydarzyła się bardzo sympatyczna sytuacja, no bo jak następnego dnia czułam się strasznie z tym wszystkim źle i poszłam do, do baru. Napić się piwa w ciągu dnia. Poznałam chłopaków z Holandii i gdy potrzebowałam po prostu się komuś wygadać, ale nie chciałam się wygadywać znajomym, którzy by się o mnie martwili, albo rodzinie, która by się jeszcze bardziej o mnie martwiła, tylko potrzebowałam po prostu komuś o tym powiedzieć, bo wiedziałam, że czuję się ok, ale no, no muszę się wygadać. Więc ym, wy, wygadałam się im, a oni znaleźli rozwiązanie na moje, moje problemy, bo. Może nie wiecie, ale w, w tym roku w Portugalii jest trochę gorsza sytuacja na rynku, że tak powiem, mamy trochę wolnych miejsc w hostelu, ale zwykle w Portugalii w tym okresie nie ma wolnych miejsc w hostelach. I ja się z taką sytuacją wtedy spotkałam, że nawet nie miałam gdzie spać, bo po prostu nie było miejsca w żadnym hostelu, nawet jakbym chciała zapłacić. A na pokój w hotelu oczywiście mi było nie stać. Więc oni wymyślili, że oni dadzą mi swojego busa, który jest wanem. Mercedesem, przystosowanym do spania, I jak pogrzebiecie trochę, to znajdziecie zdjęcie na Instagramie tego busa mojego. I mogłam tam spać przez parę dni za darmo, tylko płaciłam za mezynę. I jeździliśmy sobie w dwa takie busy po, po wybrzeżu. I spaliśmy i gotowaliśmy w, w jego busie jednego z tych chłopaków. Y A ja u siebie spałam, surfowaliśmy. No świetnie, wspominam ten czas. Więc coś z tego dobrego wynikło, y ale. Ta sytuacja no, nie była jakaś przyjemna. I ostatnia nieprzyjemna moja sytuacja jest właśnie z Budapesztu. Ale nie u tej dziewczyny, u której mieszkałam, bo u niej też w ogóle dostałam swój pokój. Tylko u, u faceta, u którego mieszkałam później. On był Turkiem, był z Turcji i mieszkał w Budapeszcie. I ogólnie był multi. Milionerem, nie wiem czy był miliarderem, czy milionerem. W każdym razie posiadał bardzo dużo pieniędzy i o czym nie umieszkał mnie poinformować. Eee, dosłownie, pierwszy raz w życiu doświadczałam sytuacji, kiedy ktoś rzeczywiście rzucał banknotami, tak jak się, wiecie, jak się ten gest taki wykonuje, że o, tyle mam pieniędzy, to będę teraz ksz, 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 ksz z rąk po prostu szaszać banknotami. No to ten facet tak robił. 500 euro w banknocie, tak o, rzucał. W każdym razie widziałam to pierwszy raz w życiu i byłam totalnie w szoku. No ale to nie o to chodzi, bo wiecie, no ludzie mają pieniądze i nie mają. Zależy od tego, jakim się jest człowiekiem. Mm, I to, to też była dla mnie ciekawa sytuacja, bo mogłam wprost i totalnie bez żadnych skrupułów spytać taką osobę, e, o co w ogóle chodzi, bo... Dlaczego ta osoba, mimo tego, że w którymś tam wieku uzyskała taką niezależność finansową, że nie musi się o, o nic martwić tak naprawdę, dlaczego ona dalej pracuje, dlaczego ona dalej zarabia? Powiem wam, że dostałam odpowiedź. Jest yy, niezaskakująca, ale z ust człowieka brzmi to, to ciekawie dla mnie, że po prostu pozwala to na więcej władzy. Pozwala to na więcej władzy w tym kontekście, że można robić, co się tylko chce, gdzie się tylko chce. Kiedy się tylko chce i z kim się tylko chce. I to mnie zaalarmowało. Miałam swój pokój i w ogóle ten człowiek też zaoferował, że mi kupi bilet do Australii. Tak o, po prostu stwierdził: No, słuchaj, ja ci kupię teraz bilet, jeśli chcesz. Ja podziękowałam, bo raz, że nie mam wizy, dwa, że to jest w ogóle bez sensu pomysł i trzy, ja nie potrzebuję, żeby ktoś mi budował bilet do Australii, bo ja wiem, że takie prezenty nie wiążą się, nie są bezinteresowne, jeśli nie jest się blisko ze sobą bo taki prezent to może mi zrobić mama albo moja bliska osoba, mój, nie wiem, mój bliski przyjaciel albo przyjaciółka, siostra, ktokolwiek. Jeśli jest turbo bogaty i nie, ma, nie, nie potrzebuje i chce się tym dzielić, jasne, ale obci, obcy ludzie zwykle mają za tym jakieś intencje i e, moja, intuicja mnie nie zawiozło, nie za, moja intuicja mnie nie zawiodła po raz kolejny, bo się okazało, że pan po prostu chciał się ze mną przespać, e, co mi oświadczył, a ja powiedziałam nie. I on to uszanował, aczkolwiek no, no zrobiło się trochę głupio i, i zrobiło się trochę, no on się trochę obraził, znaczy obraził, no, no obraził się. Po prostu powiedział mi, no to jak, jak nie, no to, to możesz iść, iść już spać. I, i ten... Zajmęłam się w pokoju. Nie, nie byłam do końca przekonana, no ale e, typowo stwierdził, że on to, on to szanuje, tylko no, nie jest tak zadowolony. Nie wiem, czy to była mądra decyzja, w każdym razie nic mi się nie stało I, i dzięki Bogu, ale przestrzegam was przed tym, bo czasami pozory mylą i to, co może się wydawać jackpotem po prostu w waszym podróżowaniu, czyli trafiacie na milionera, który wam chce kupić na bilet do Australii, może się okazać po prostu jedną z gorszych opcji. I szczerze powiem, taką samą zasadę wyznaję w autostopie, że wolę wsiąść do starszego auta, ale z kimś normalnym, niż do najnowszej BMW albo Audi, i zwykle trafiać na oszołomów. I, i, I to mnie jeszcze nie zawiodło. I nie zawiodła mnie też moja intuicja. Dlatego przestrzegam Was przed tym, że są takie sytuacje, że couchs couchsurfing jest super i, i, i samo korzystanie z tej platformy jest świetnym pomysłem, ale trzeba to umieć robić z głową i w ogóle to umieć robić. A moje pierwsze spotkanie na couchsurfingu, tak sobie teraz przypomniałam, to była tak właściwie Islandia. Ja wtedy podróżowałam z Kają, i pamiętam, że wtedy w Reykjaviku też strasznie było drogie zakwaterowanie, więc napisałam do jednego chłopaka islandczyka. Spałyśmy wtedy w jego pokoju na, dla kota, ale o tym mówiłam już na podcaście z, o Islandii. I to była, pamiętam, pierwsza moja, pierwsza moja opinia na couchsurfingu, że niektórzy ludzie są dobrzy, dobrymi ludźmi i Marta jest jednym z tych osób. I może. Dobrze by było to zmienić na niektórzy ludzie na couchsurfingu są dobrymi ludźmi i chciałabym, żebyśmy tylko na nich trafiali. Bądźcie bezpieczni, cieszcie się z tego, jakie możliwości oferuje ta platforma i korzystajcie. I jeszcze w kwestii bezpieczeństwa powiem, że Jednym ze sposobów na, na, na bezpieczne couchsurfingowanie, jeśli na początku się trochę cykacie i nie do końca wiecie, to jest taka opcja w aplikacji mobilnej couchsurfingu, która nazywa się Hangouts. Polega na tym, że możecie się spotkać z kimś, dać jak, siebie jakby online. W danym miejscu, w którym jesteście, i możecie się umówić z kimś na kawę, na piwo, spędzić trochę czasu. I czasami jak się umówicie z lokalsami i wspomnijcie, że szukacie noclegu na jakimś tam w którymś tam momencie albo w jakimś innym mieście, to oni często oferują u siebie nocleg, jeśli czują, że jesteście w porządku, i jeśli wy też może, macie szansę ich poznać, zanim zobowiążacie się do tego, że będziecie u nich spać, ale. Też przypominam, to, że powiecie komuś, że u niego będziecie spać, nie oznacza, że musicie tam spać, nawet jak się czujecie niekomfortowo. A w kwestii jeszcze Islandii, na którą podróż wam skają, to w moim opisie w bio w, na Instagramie jest link do zbiórki dla mamy Kai, która ma guza w mózgu. To jest bliska dla mnie osoba. Do tego zachęcam, że jeśli macie możliwość, to może warto wesprzeć zamiast mnie w tym miesiącu, to to mamy kaj. Na koniec. Czy macie wy swoje historie skać surfingu? Co o tym myślicie? Czekam na wasze odpowiedzi na możecie zawsze do mnie pisać na Instagramie. Zachęcam was po prostu do wysyłania ich do mnie. Ja bardzo chętnie przeczytam co się wydarzyło, co o tym myślicie. Mm. I na koniec powiem, że tego podcastu wysłuchaliście dzięki moim wspaniałym patronom, którzy mnie wspierają finansowo na Patronite. I dzięki temu mogę robić to, co robię, z trochę większym spokojem o to, że w danym miesiącu jednak nie umrę z głodu. A patroni w Zarmian otrzymują ode mnie zawsze pocztówkę i mają dostęp do podcastu w tydzień przed ich premierą. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dzisiaj było trochę długo, ale mam nadzieję, że było ciekawie. No i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!